Spirit na otwarcie wystawy danego artysty Jerzego Powera. Było jego życiowe, to przybliży pewnie dyrektor Gorowski, pewnie profesor Stanisław Kulon. Ja chcę powiedzieć, że takiej wystawy w tych naszych wnętrzach w Centrum Rzeźby Polskiej dawno nie było. Myślę, że Państwo oglądając to podzielicie moje spostrzeżenie. O twórczości Jerzego Powera oczywiście można by rozmawiać w kategoriach i ideowych, i uniwersalnych, i metafizycznych, i nawet warsztatowych, ale tyle zostało powiedziane, że chyba nie ma sensu. Ja jestem głęboko przekonany, że jest to twórczość samoobjaśniająca się. Ona naprawdę ma taki ładunek emocji i treści. Poza tym jest tak mocno osadzona w tradycji sztuki tej związanej czy zorientowanej na sakrum, bo nie chciałbym też upraszczać, mówiąc, że jest to sztuka religijna, to nie tylko. Dzień dobry Państwu. Jestem pod olbrzymim wrażeniem tej wystawy, tego piękna, który tu się znajduje w tych pracach. Piękno, skupienie. Ileż treści jest w tych pracach. I tych ludzkich, i ponadludzkich, ponad przeciętność, jakiś ponadczasowy. Wspaniały. Jurku, jesteś cudowny, wspaniały, kręgi. Moja twórczość tak bogata jest po prostu. Każda rzeźba jest jakąś taką symfonią. O różnych refleksjach po prostu. Coś można tomy pisać. Na temat każdego wrażenia, te wszystkie odczucia, refleksje, które tu w tej rzeźbie się znajdują. Skomasowane to jest wszystko. A jednocześnie nieskromnym, pokornym w stosunku do materiału. Zwróćcie uwagę, skromny jest, pokorny. I... Chciałem się podzielić takim wspomnieniem sprzed 23 lat. Czyli 2 lata podejrzewam mnie. Razem z grupą Kim Jesteś, który profesor, obecny profesor Mieszarek, Czesiek Kosleśny, z Zakopanego ja. Mieliśmy wystawę w Zakopanem. I tam na tej wystawie pokazywałem swój dyplom, jeszcze może jakieś 2 czy 3 prace, które udało mi się tego czasu zrobić. I podszedł do mnie teoretyk szkół i powiedział, proszę pana, bardzo ciekawe są te pańskie rzeźby, ale tak się dzisiaj nie rzeźbi. To było 23 lata. Ale ponieważ nawet jeżeli ta reguła była prawdą, to od każdej reguły są wyjątki. I to, co Państwo teraz tutaj oglądacie, to jest ten wyjątek od reguły. I ja życzę wszystkim studentom, którzy będą robić dyplomy w najbliższym roku, którzy są jeszcze na studiach i którzy skończą studia, zajmą się sztuką, twórczością, to jednak znając wszystkie trudności, trudy takiego postanowienia. Życzę wszystkim, żeby ich twórczość była wyjątkiem od obowiązujących reguł.
Dziękuję bardzo.